Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Intoler Play i dzisiaj zagramy sobie w gierkę Sweet Osmatens. Nie umiem czytać, wiem. Co tam widziałem na screenach, to gierka jest podobna do Doki Doki, więc jeśli ktoś lubi, to zapraszam. Jeśli ktoś nie lubi Doki Doki, a może to mu przypadnie do gustu, to zapraszam do oglądania. Ogólnie w opcjach jest język polski, co bardzo mi się podoba. Myślałem, że wziąłem sobie rzecz, która ma angielski i będę musiał się bawić. Na przykład z jakimiś tłumaczami. I rozpoczynamy nową grę. Często myślę o dziewczynie, w szczególności o Byliśmy dużą rodziną i prowadziliśmy spokojne życie. Pomimo obecnych wielu osób, zawsze panował u nas harmonijna atmosfera. Podczas tematów beztroskich dni często myślę, gdyby tylko takie rzeczy mogły trwać wiecznie. Często wyjeżdżaliśmy na rodzinne wycieczki w góry. Zawsze im towarzyszyło ciepłe słowa i uśmiech. Nie umiem czytać. Myślałam, gdyby tylko tak mogło być już na zawsze. Wówczas miałam sobie na zwykłe pesymistyczne dziecko. Jednak później rzeczywiście przekonało mnie, żebym prawdopodobnie zbyt optymistyczna. Co się dzieje? To był koniec lata. Przyjemny zapach unosił się w lekkim, na lekkim wietrze. Spokojne góry skapitalowały? Nie mówiło się skapitalowały? Nie wiem. Przed ogłuszającym brzęczeniem cykad. Nie wiem, co to cykady, więc... Nie ma czegoś takiego, jest spokojne popołudnie. Ciężko wzdychając. To nie gadać, że tutaj będą słowa, nie? Chociaż tam coś było, głos. Podjęłam decyzję. Z trudem podniosłam się, aby wyjść z cienia. No dobra. To było znowu wzdychanie. Nie udało się. Aha, to my taką postacią gramy. No spoko. Od żaru letniego słońca rosa na trawie zaczęła parować. Cień jarworu zatrzymał się tuż przy granicy trawy, tak jakby i on bał się tego skrawka. Powinna była zabrać więcej wody. Ile razy powtarzałam dzisiaj te słowa. Mam nadzieję, że ciągłe narzekanie odwróciło ją uwagę od tej
Spiegoty? Jest takie słowo? Niestety na niewiele się to zdało. Jedynie pogorszył mi się humor. Spoko. No dobra. Z następnym zdychnięciem wyprostowałam się i rozejrzałam. Miałam nadzieję, że znajdę powód, by stawać czoło temu straszliwemu słońcu. A ja się napiję, bo chyba mam sucho w gardle i dlatego. Mogłabym przesiąść, że wysypca? Psając ze mnie tak wążył? Z pół tony. Z wężą chyba prędzej. Tłumaczenie nigdy nie jest idealne. Był wypchany wszelkiego rodzaju złotecznymi rzeczami osobistymi, a i bez nich był zbyt lekki. Ciężar na moich ramionach stał się nie do wytrzymania. Pot z moich pleców wyparowywał niemal natychmiast po tym, jak zjąłem plecak i wzięłam go w ręce. Chwilę później poczułam ostry ból rozlewający się po ramionach. W końcu plecak stał się zbyt ciężki, żeby go nieść, więc zrzuciłam go sobie pod stop. Co, że tacy budaż mi to? Nie powinnam była zabierać tyle ze sobą. Chociaż tak dziwnie się zaczyna, nie? Ja ogólnie nic nie zrozumiałam na samym początku. Jakiś wstępu, żadnego nie było ani nic. A powiedzmy, że może tam to było. Może lepiej nie, na przykład w angielskiej wersji by to wyglądało. Wstrząsnęłam głową, zebrałam sobie siły i rozejrzałam się. Ku mojemu zaskoczeniu zauważyłam mały sklep u podnóż gór. Sklep? Napiłabym się coli. Coli. No dobra. O, już 43. I 4 sekundy. Mierzone stoperem. Oczywiście. Od kiedy wypiłam cały zapas wody. Mierzone stoperem. Po skąd wiedziałabyś sekundy? To miejsce, jak na swoją sławę, wydaje mi się być dość puste. Nie dostrzegłam chociażby śladu po zwierzę wywiedzających. Ja nie umiem czytać. O kurde. A to jest zapisywanie. Okazja na końcu się trafiła. Czułam, że chwytam się brzytwy. Ten sklep był moją ostatnią nadzieją. Nie, nie. Brzytwa to okropna metafora. Jest metaliczna, sucha. Może zamiast tego wodorostów. Tak, wodorostów. Zaśmiałam się ze swojego jednego żartu. Oj, niedobrze z sobą. Jak takie rzeczy się dzieją. Między osobami anowodykrytym sanktuarium miałam podwórko bez śladu cienia.
Zombie kłusy ciała. To chyba lepsze niż śmierć z pragnienia. To tak jakby się zaczyna, tak jakby miał za chwilę się skończyć. Podjąłem decyzję, aby wyjść z cienia. 5 minut później. Jeżeli oni tak na serio obrazki edytowali, żeby na przykład były po chińsku i po polsku, to wow. Pożałowałam tej decyzji. Sklepik był zamknięty. Lipa. To była środa. W tygodniu nawet najpopularniejsze miejsca odwiedzało mało osób. To nie dlatego sklepik był zamknięty. Puste pudełka po napojach chłodzących były porozrzucane na ziemi. Zebrałam się w sobie z cierpkim uśmiechem. Rozejrzałam się po okolicy i przepraszam, jak będą hałasy w tle jakieś. Jeżeli tego nie będzie słychać, to ja się strasznie cieszę. Za sklepikiem był niewielki las. Nie idź tam. Nie. Między drzewami dojrzałam żony klasztor, który przesiadał na zboczu wzgórza. Za klasztorem znajdował się pawilon. Był wspaniały. Każdy z rogów pawilonu był ozdobiony dzwonkami wietrznymi, które dzwoniły w rześkim wietrze. Doszłam do wniosku, że będzie najlepiej, jeśli poczekam tam do zachodu słońca. Obrałam kurs na pawilon. Pawilon był znacznie większy niż się zdawało z daleka. Wewnątrz było przesytron. Polish is easy. Według nich nie. Było w nim częściej niż się spodziewałam. Doszłam do wniosku, że była tam zasługa braku turystów. Zazwyczaj jestem bardziej wybredna w dobrze miejsca na odpoczynek, ale wtedy byłam zbyt zmęczona, żeby się tym przejmować. Bez wahania usiadłam w kącie. Okej. Okay. O! Rany. To chyba było na tym, na jednym ze screenów. Dźwięki natury. Z pawilonu rozejrzałam się po okolicy. Tamtego dnia po raz pierwszy poczułam się szczęśliwa. No spoko. A to co? To jest za opcja? Nie wiem. Niebo chlejące. Chlejące? Nieba. Niebo chylącego się ku końcowi lata było nieskazitelnie
błękitne. Błękitne jest. Stada ptaków przyleciały nad moją głową i zniknęły w górach. Dziko rosnące kwiaty malowały swoimi kolorami ścieżki. No nie wnikam. Koło których tańczyły motyle. Radhim lasu poruszany podmuchami wiatru falował niczym wstążka. Między drzewami widać było kilka starych budynków. Widać było kilka starych budynków. Polska języka. Dzwonków odbijał się echem wśród gór. Chociaż tak szczerze, to góry tutaj nie widzę, ale powiedzmy, że to jest w lesie. A się znowu napiję, bo mam sucho w gardle. Co to? Od strumienia czuć było aromat zimy w ziemi i gnijących liści. Wraz z ulotnymi urywkami moich wspomnień porwał mój umysł do miejsca, w którym byłam dawno temu. Spokojne dni spędzone z bliskimi i pociecha płynąca z ich ciepłych słów. Okej, co się znowu dzieje? Czarny ekran, znowu. W tym wszystkim była pewna słodycz. By powietrzu było coś słodkiego. Zapach przyjemny, przypominający minione czasy. To było porywające wspomnienie dawno minionego lata. Słodki i odurzający, nieodparty zapach. Słodka oliwka? Hon chuj. Się nie ćwie. Chciałam otworzyć oczy. Zapach umiewał mnie, jakby parę miękkich i delikatnych dłoni zasłoniło mi oczy. Bawiąc się ze mną wychowanego. Miałam wrażenie, że jakby chwyciła za te ręce, to ten zapach mógłby zniknąć. Pomimo tego, że zaczęłam zdawać sobie sprawę z mojego dziecinnego zachowania, to starałam się zachować to uczucie zachwytu. No trochę może dziecinnie się zachowujesz, ale ja tam nie widzę nic takiego. To lisek był. Mi szyba. Dobrze się czujesz? Czy to się dzieje naprawdę? Usłyszałam słodki głos w momencie, w którym delikatna twarz pojawiła się przede mną. Powietrze było ciężkie od słodkiego zapachu oliwki. Przez chwilę nie odpowiadałam, co
Nie wiedziałam, co powiedzieć młodej dziewczynie. Dzień dobry, Ocima. Wszystko w porządku, wyglądasz na bardzo zmęczoną. O, myślę. Tak, wszystko w porządku. Jo, Szyma? Czy potrzebujesz trochę wody? Dziewczyna zaczęła mówić jednocześnie, wyjmując purpurowy termos. Mam nadzieję, że będzie smakować. Proszę. Już podała mi herbatę. Pochłonęłam niesłodka i rześki aromat. To mnie z twojej strony. Dziękuję. Wzięłam od niej napój. Pomimo tego, że byłam bliska śmierci z pragnienia, wolałabym zachować dystans w stosunku do tajemniczej dziewczyny. Jasnozielony płyn wyglądał kusząco przejrzyście. O! Nagle moja twarz objął chłód. Najwyraźniej herbata była mrożona. Powoli napiłam się herbaty. Była łagodna w smaku. Moje serce wypełniło wspaniałe uczucie. Aromat herbaty z miodem zalewał się z zapachem słodkiej oliwki. Zlewał. Co my ja? Jak tam moja herbata? Tak zabrzmiało, jak idziesz do restauracji i długo nie dostajesz herbaty. Podchodzisz do lady i mówisz, jak tam moja herbata? Wspaniała. Odpowiedziałam i dopiłam szybko resztę herbaty. Muszę przyznać, że ta raczej zwykła herbata ma wspaniały smak. Haha. Dziewczyna, słysząc moją pochwałę, się uśmiechała. I uśmiech był równie olśniewający, co jej herbata. Czy też w angielsku? Bardzo dziękuję. Dziękując młodszej ode mnie dziewczynie, czułam się dość dziwnie. Cała przyjemność po mojej stronie. Tak. Jakby ona inaczej teraz wygląda niż na tamtym. Jej maniery i zachowanie było pełne wdzięku i skromne. Sprawiła wrażenie osoby z klasą. Wyglądała na mniej więcej 12-latkę i miała dość wysoką, smukłą sylwetkę. Sprawiała wrażenie eleganckiej i wyrafinowanej. Bicie mi się skończyło. No lipa. Patrząc na nią, czułam się odrobinę skrępowana. Nazywam się Heja. Cześć, Heja. Czy wolno mi się spytać o twoje imię, siostro? Podniosła lekko rękę. Nazywam się Han Chan Hui. Hui. Dobra.
Tak to dziwnie się wymawia. Kiwnęłam głową. Nazywa się Heia. Powtarzałam w myślach to imię Heia. Jest to Hui. Hui. He. Ja swoim słodkim głosem nazywam mnie siostrą. No, mi się nie zdaje, że to słodki głos jak taki jakiś nagrywany kiepsko, ale no... Powiedzmy. Heia sprawiała wrażenie zadowolonej i się roześmiała. No, sporo czasu od kiedy po raz pierwszy... Kiedy po raz ostatni młodsza dziewczyna nazwała mnie siostrą. Myśląc o tym, poczułam lekką satysfakcję. Myślałam o słodkiej herbacie i słodkim uśmiechu i słodkim głosie. Pierwsza postać, która powiedziała więcej niż jedna linijka. Mało kto tu przychodzi. Jest tu niebezpiecznie. Lepiej, żebyś uważała na siebie, bo możesz umrzeć. No, spoko. I tylko nasza postać sobie zdawała z tego sprawę, nie? Tak. To strasznie, dziękuję. Teraz nie muszę wracać do domu. O zachodzie słońca. Zgubiłaś się? Gubiłam się? Nie. Tylko osoba, która ma cel, mogłaby się zgubić. Nie tylko włóczę się bez celu. Naprawdę? Dziewczyna przechyliła głowę i patrzy na mnie. Nie wierzyła mi. Jej zaciekawiona mina sprawiała, że się... Przepraszam, uśmiechałam. Jaka ona urocza. Widząc mój uśmiech, ja odwzajemniłam go nieśmiało. Kurczę, czemu tam cały czas na jeszcze? O, jest 21, ojej. I o tej godzinie nagrywają YouTube. Pamiętajcie. No i w końcu się zgubiłam. I za to, że nagrywam o takiej późnej porze, to zostawcie łapeczkę. Ale trwa już odcinek? O Jezu! 28 minut. I w końcu się zgubiłam. Nie ma tu wiele do roboty i niewiele osób tutaj przychodzi. Będąc dzieckiem, często bywałam tu z rodziną na piknikach. Chciałam jedynie zobaczyć znajome miejsca. Rzadko rozmawiałam z obcymi na temat moich osobistych spraw z ją było inaczej. Wiem, że się pisze z duszy i ją nie wiem. Jakby moja pani od polskiego to oglądała, to by było tyle tutaj i źle, tutaj masz pałę, nie zaczytanie. Pewnie tam. Nie lubię rozmawiać o moich sprawach osobistych. Wyraz twarzy Heia zmieniał się. I duże oczy związały się w zamyśleniu. Więc nie odnalazłaś miejsca, którego szukasz?
是啊，要不你毕竟五六岁之后就再也没来过了，你不只有一点印象了。Mnie było, nie, było mnie tu od lat i wiele się tutaj zmieniło. Ja kiwnęłam głową i znowu się uśmiechnęłam. I myślę, że tutaj zakończymy sobie. Tutaj zapisujemy. Zapisujemy tu. Jest nasz pierwszy. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do następnego. No i... Papá!